Ostatnia rzecz. Panie burmistrzu, na zeszłej sesji powiedział pan, że radni Aktywnego Giżycka wprowadzają mieszkańców w błąd, mówiąc o tym, że pan wziął kredyt. Przyjrzałem wszystkie sesje, które do tej pory oglądaliście, na których brałem udział i nigdy nie znalazłem takiego rejestru. Pan również powołał się o tym, że to stowarzyszenie mogło takie coś powiedzieć, dlatego ja przyjrzałem historię stowarzyszenia dostępną w internecie i jedyny wpis, który dotyczył tematu zaciągnięcia kredytu przez pana, to był wpis z dnia 5 kwietnia. I to było udostępnienie pana zdjęcia z pana strony z komentarzem zaczęło się, jako komentarzem do tego, że rozpoczęła się procedura otworzenia czy postanowienia zaciągnięcia kredytu. Dlatego to było 5, tak jest. I tylko tyle, więc z tego miejsca mówiąc o tym, że okłamujemy, czy wprowadzamy w błąd mieszkańców, nas radnych pan wprowadził w błąd, więc też bym poprosił, żeby z tego samego miejsca po prostu pan przeprosił, bo taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Dziękuję. No to tak płynnie przechodzimy już do tego, dlaczego radni Aktywnego Giżycka wprowadzają mieszkańców w błąd. No przykro mi, nie mogę się wycofać, choćbym bardzo, bardzo, bardzo mocno chciał. Jeżeli pan przytacza akurat tę sytuację z kredytem, to ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że chronologia była odwrotna. To najpierw napisaliście, zaczęło się, a później ja się do tego odniosłem. Natomiast z tego, co pamiętam, na obu jest to samo, jakbym można powiedzieć, zdjęcie. Natomiast nie jest to te klasyczne zdjęcie, to jest tylko fragment zarządzenia burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu, co tylko uruchamia procedurę, ale wyjaśniałem to wielokrotnie. To jest konieczne zrobienie w połowie roku po to, żeby uzyskać opinię RIO, żeby przygotować się do procedury przetargowej, ewentualnie gdyby kredyt musiał być wzięty. Ale to trzeba mieć do tego wiedzę. Natomiast nikt o mnie nie pytał o to, tylko od razu takie sugerujące zaczęło się. Pytam się, co się zaczęło. Przecież to jest normalna procedura w tym wypadku, nie kończąca się żadnym efektem. Więc jest to moim zdaniem, ja nie mam problemu z powiedzeniem słowa przepraszam, proszę, dziękuję. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ale tylko wtedy, kiedy jest to uzasadnione. Natomiast tu nie zamierzam się jakby uginać pod pana żądaniem, że mam przeprosić za coś, za co gdzie nie widzę własnej winy. Winą waszą jest to, że mogę wskazać mnóstwo takich osób czy wpisów, które wręcz mówią, że są usuwane, blokowane i nie mogą pod waszymi wpisami skomentować tego. To jest po pierwsze. Po drugie jest mnóstwo wpisów, gdzie mówią podpisane, nazywam to pseudonimem Aktywne Giżycko, gdzie jest treść nasi radni. To mam prawo sądzić, że jeżeli nasi radni, czyli Aktywnego Giżycka, to ta dwójka, która tu przede mną siedzi, nie jakaś inna w Krakowie czy w Chorzowie. Tak? Więc jeżeli ktoś podpisując się Aktywne Giżycko mówi, że burmistrz bierze kredyt, to ja uważam, że to są również radni. Również. Bo dlaczego? Dlatego, że radni powinni mieć wiedzę, jaka jest procedura. A jeżeli nie mają, mogą zawsze zapytać. To samo, co mówiłem panu z ziemią. Mógł pan przyjść do mnie i zapytać, jaka jest sytuacja. Ale po co? W takim razie uważam temat za zakończony. Natomiast... A do pana, panie burmistrzu, mam taki wniosek, że wszelkie insynuacje o tym, że panu zadałem pytanie, a pan nie bardzo wie, bo pan tak zapisał, albo odnoszenie się do stowarzyszenia, które nie ma nic wspólnego z obradami tej sesji czy tym budynkiem, tak samo jak i przynależność na nas radnych do tego stowarzyszenia albo nas radnych jako administratorów strony tego stowarzyszenia jest naprawdę nie na miejscu i wszelkie insynuacje typu o usuwanych komentarzach czy tego typu podobne rzeczy, no powiem tak, no mam te same opinie o panu, więc powtarzanie je na takiej sali wśród takich ludzi jest co najmniej śmieszne.